Siemanko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu podstawowego Redux. Dzisiaj zajmiemy się posprzątaniem tego całego śmietnika, który tutaj mamy w tym pliku app.js. Mamy tutaj wszystko w jednym worku, reducer do filmów, reducer do aktorów, akcje tu nam jakieś latają. Tak nie powinno być, więc dzisiaj zajmiemy się zrobieniem takiej fajnej struktury w naszym projekcie, dzięki czemu będziemy mieli osobny folder na każdą rzecz w naszej aplikacji. Myślę, że w ten sposób łatwiej się pracuje z kodem. Oczywiście to, co Wam dzisiaj pokażę, to, że utworzymy sobie folder app, w nim utworzymy sobie podfoldery na konkretne kolekcje danych, czyli na przykład film i aktorzy. To jest tylko jedno z wielu podejść. Mi akurat z nim się najlepiej pracuje, ale to, że mi się z nim dobrze pracuje, no to nie znaczy, że tak każdy na świecie robi. Dodatkowo tworzymy wewnątrz folderu Actors czy Movies folder DAC. Możecie myśleć, dlaczego DAC? A pytanie brzmi, odpowiedź brzmi, dlaczego nie? Ponieważ w Javie mamy jary, w Rubim mamy gemy, a w Reduxie mamy DAC. DAC dlatego, że pisze się Redux, czyli DAX, DAC z końcówki, możemy to nazwać ten folder DAC i tutaj będziemy wrzucać sobie wszystkie rzeczy związane z konkretnym jakby kolekcją danych, czyli mamy aktorów, najpierw wrzuciliśmy sobie tutaj typy, te typy oczywiście wyeksportowaliśmy od razu z tego pliku, po to by móc je zaciągać w jakichś takich zbiorczych plikach związanych z całym tym DAC-iem dla aktorów, czy też właśnie w akcjach. I tu jest bardzo prosty zapis, importujemy sobie te typy i tu także wprowadzamy sobie akcje, które no widzicie, że już korzystamy tutaj z tych typów, z tych stałych, które sobie tutaj wyeksportowaliśmy wewnątrz kodu, gdzie implementujemy akcje. Te akcje już nie muszą się nazywać addActor, ponieważ będziemy je eksportować, więc zwykle je będziemy przypisywać do jakiejś zmiennej, na przykład actors, i będziemy pisać po prostu .add, więc nie ma tutaj sensu już powielać, że to jest akurat add movie czy add actor. To po prostu jakby sobie ułatwiamy troszeczkę w ten sposób życie. No i wrzucamy tutaj kolejny element naszej tutaj Reduxowej układanki, czyli po prostu reducer. Ten reducer, który tutaj wcześniej był wrzucony domyślnie w pliku app.js, teraz sobie go wyrzucimy na zewnątrz, nazwiemy go sobie jakoś konkretnie, na przykład Actors Reducer, zamienimy sobie tą brzydką, starą funkcję na piękną arrow funkcję i oczywiście ten reducer stąd, no musimy go wyeksportować, tak, bo nie po to go wyrzucamy do tego osobnego pliku, żeby go później no nie zaciągnąć z jakiegoś miejsca, a żeby móc go zaciągnąć, to trzeba to oczywiście wyeksportować. No i teraz możemy znowu zaciągnąć typy naszych akcji z pliku types, dzięki czemu te tutaj takie brzydkie, wulgarne case ze stringiem addActor możemy zamienić na types.addActor i jest to dosyć fajne zabezpieczenie przed tym, że po pierwsze jakby wszystkie typy, które chcemy używać, muszą znajdować się w pliku types, więc zabezpieczamy się przed tym, żeby zaimportować czy użyć jakichś typów akcji, których no, nie chcieliśmy tak naprawdę użyć, więc jest to takie trochę zabezpieczenie przed nami samymi, ale też bardzo fajnie to działa w taki sposób, jak po jakimś czasie przegląda się projekt, czyta się ten kod, to w sytuacji, gdy wszystkie rzeczy mamy wyrzucone do osobnych plików, to po prostu jest to łatwiej ogarnąć sobie
sobie w tej codziennej pracy. No i teraz robimy taki ogólnie zbiorczy plik w folderze DAC, który nazwiemy index.js, po to, żeby łatwiej się importowało z tego folderu DAC. Tutaj będziemy eksportować zawsze wszystkie elementy, które mamy zgromadzone w ramach tej naszej kaczki, czyli będą to typy aktorów, będą to akcje związane z aktorami, będzie to oczywiście reducer, który jest jako tutaj taki domyślny eksport. W przyszłości też tutaj dodamy jakieś operacje związane z API, tak żeby to po prostu wszystko nam siedziało tutaj w tym jednym konkretnym miejscu. Oczywiście później do folderu Actors wrzucimy sobie jakieś komponenty, kontenery, z których będziemy korzystać. No i teraz co? No i zrobiliśmy tutaj lekkie porządki dla rzeczy związanych z aktorami, no to musimy teraz dokładnie to samo zrobić dla filmów, czyli musimy tutaj przede wszystkim wrzucić typy, które mamy jakby przygotowane dla filmów. Musimy tutaj znowu wrzucić akcję. Możecie to oczywiście no nie tylko to oglądać, ale przećwiczyć sobie, na przykład teraz zapauzować ten filmik i spróbować sobie podzielić te wszystkie pliki samemu. Myślę, że dla początkujących programistów i programistek jest to bardzo dobre ćwiczenie na zrozumienie, jak działają importy i eksporty, bo tutaj jak widzicie jest to chyba główny feature, z jakiego póki co korzystamy. Ale no, myślę, że już za chwilę dojdziemy do takich ciekawszych filmików związanych z Redux, gdzie już w końcu zajmiemy się łączeniem tego Reduxa z Reactem i zobaczymy wtedy dopiero, jak on fajnie działa. Ale widzicie, no taka jest nauka, trzeba najpierw przebrnąć przez te mniej ciekawe rzeczy. Myślę, że nie ma co takich mniej ciekawych rzeczy pomijać, bo później może to Wam przynieść w sumie więcej przykrości niż jakichś takich przyjemnych rzeczy. Więc mamy tutaj eksporty, tym razem dla filmów, więc mamy kaczkę tego DAXa dla aktorów, dla filmów. Możemy zaraz się zająć tworzeniem takiego już zbiorczego pliku reducers, do którego właśnie zaciągniemy wszystkie reducery z naszych kaczek i połączymy je z użyciem funkcji combine reducers, którą już dobrze znacie z poprzednich nagrań. I widzicie, że rozdzielanie tych plików ma też taką zaletę, że ten combine reducers pojawi się teraz już tutaj w pliku reducers, a nie w pliku app.js, więc jest to kolejny jakby dowód na to, że fajnie mieć takie rzeczy związane ze sobą w osobnym pliku, no bo teraz jak patrzymy na ten plik, to od razu widzę, jakie reducery są używane, w jaki sposób one są używane, co jest stąd wyeksportowane, a tak jak mamy plik, gdzie mamy 30 jakichś importów, 4 jakieś reducery, to wtedy nie mamy pewności po prostu, co tam się dzieje, a tak patrzymy na plik, gdzie mamy 10 linii, akurat w tym konkretnym przypadku i wiadomo, co się tutaj dzieje. Do tego nie musimy jeszcze importować combine reducers z pliku app.js, więc myślę, że jest to bardzo jakby pożądane w projekcie, żeby zachować tutaj taki porządeczek. Więc combine reducers, bind action creators, możemy się z tym pożegnać, możemy wywalić także initial actor, initial movies, ponieważ to już mamy wewnątrz plików reducer, reducers.js, tak samo ten reducer. Tutaj możemy się już sobie zaimportować ten nasz główny reducer z pliku reducers i po prostu go tutaj sobie zaimportować stąd i użyć go tam w pliku app.js i będzie tutaj wszystko o wiele, zobaczycie za chwilę, że zrobi się to wszystko o wiele czystsze i łatwiej będzie po prostu przeglądać ten kod, bo pamiętajcie, że kod piszemy
nie dla komputera, nie dla kompilatora, tylko dla siebie i dla innych programistów, tak, żeby oni po prostu łatwo mogli się ogarnąć w tym wszystkim, w naszym tym projekcie. Zapisujemy. A, i oczywiście wystąpił błąd. Błąd był tutaj na początku, w pierwszym pliku już zrobiłem babola. Trzeba było tu oczywiście napisać kropka slash, czyli że chcemy importować z tego konkretnego folderu. No i widzicie, że zadziałał ten store. Teraz sobie zaimportujemy na przykład jakąś akcję i spróbujemy ją wykonać bezpośrednio na tym store i zobaczymy. Tutaj nam VS Code fajnie podpowiada, z tej kaczki sobie zaciągamy movie actions i możemy teraz spróbować dispatchować tą akcję, tak jak pokazywałem wam w wcześniejszych nagraniach. Więc spróbujemy dodać kolejny film, na przykład Rambo 5. No i myślę, że ten dzisiejszy filmik jest takim dobrym przygotowaniem do kolejnych nagrań, kiedy już będziemy łączyć sobie Reduxa bezpośrednio z Reactem, bo już mamy wszystko ładnie wydzielone w osobnych plikach, wiemy czym są akcje, wiemy czym są typy, wiemy czym jest reducer, wiemy w jaki sposób się wprowadza zmiany w reducerze, czyli właśnie poprzez wywoływanie określonych akcji. Mamy to wszystko wrzucone do osobnych folderów, więc lada moment możemy tam pisać wspaniałe komponenty w Reakcie i po prostu bawić się tym kodem. Dlatego dziękuję bardzo za dzisiejszą uwagę. Jeżeli podobał Ci się materiał, to zostaw łapę w górę albo komentarz, a ja zapraszam do śledzenia tego kanału.